Jesteśmy po odcinku kwalifikacyjnym, jeżeli chodzi o trzecią rundę Mistrzostw Europy, czyli Rajd Skandynawii, bardzo ważnym odcinku, ponieważ to on decyduje o naszej kolejności na starcie, a tutaj na tym szutrze jest bardzo dużo czyszczenia i ta droga przyspiesza wraz z każdym autem, więc walczyliśmy na odcinku kwalifikacyjnym o jak najlepszy czas, jak najlepszą pozycję, ponieważ 22 najlepszych zawodników startuje w odwróconej kolejności. My ostatecznie na tym odcinku zajęliśmy czwarte miejsce, więc wystartujemy jutro jako 19 auto na trasie, więc tą część rajdu wykonaliśmy dobrze. Dzisiaj przed nami odcinek miejski, 2,2 km, trochę ponad kilometr prawdziwego szutrowego odcinka i trochę ponad kilometr asfaltowego kajotesu pod centrum handlowym, tak można by to było określić. Następnie jutro ruszamy, pierwsze odcinki specjalne od 8 rano, jest tutaj dość zimno. Rano bywa około 8-9 stopni, pogoda też potrafi płatać figla, więc musimy być bardzo uważni przy wyborach oponowych, natomiast na teraz jestem zadowolony. Shakedown ze średnią prędkością 144 km na godzinę, to szybciej niż można jeździć po polskich autostradach, natomiast dobrze czujemy się tutaj w tych skandynawskich lasach, także trzymajcie kciuki za piątek i sobotę.